Dziś jest poniedziałek, 8 maja 2020 roku, około godziny 18. I mam nadzieję, że przystępuję do ostatniego etapu montażu Mientusa, którego widzicie tu. Dzisiejszy plan to sprawić, żeby zaczął jeździć. Czyli podłączyć całą elektrykę, odpalić, skonfigurować. I to już będzie na dzisiaj dużo. W tym celu będę musiał zrobić następujące rzeczy. Zdjąć i usunąć stare manetki, założyć nowe klamki, założyć wszystkie gadżety elektryczno-elektroniczne, liczniczek, gwiazdko ładowania. W pierwszej kolejności będę musiał rozebrać tą skrzynkę improwizowaną. Bardzo delikatnie i ostrożnie, żeby jej nie zniszczyć, bo będzie służyć jeszcze za osłonę podczas testów. Także pozostaje tylko elektryka i elektronika oraz drobiazgi związane ze sprzętem. Niestety, wbrew pozorom, jest to całkiem sporo roboty. Wydaje się, że to jest chwila moment, ale nie wiem, czy dzisiaj mi się to uda. Zakładam około 4 godzin pracy i mam nadzieję, że pod koniec tego dnia rzeczywiście już coś będzie widać. W sensie, że będzie się kręcić koło chociażby. Przyszły dzisiaj łańcuchy i zacisk do tylniego hamulca, czyli ostateczne elementy, które przywiozła siostra i zostawiła pod garażem. I bardzo fajnie. Przystępuję do pracy i mam nadzieję, że o godzinie 19.20, około 22.00 będzie można zrobić kolejne wejście z działającym już Mientusem. Jeśli tak się stanie, to plan się udał. Tu zrobiłem jeszcze jedną rzecz. Jak widać, teraz jest niesymetryczne ustawienie wąsów, co oznacza, że skrzynka zostanie przesunięta centymetr na lewą stronę, żeby zwolnić z tej strony trochę więcej miejsca do łańcucha. Także będzie lekko niesymetryczne ustawienie, ale nie będzie tego nawet widać. W tym celu musiałem przyciąć tego i tego wąsa o około centymetr, a specjalnie zostawiłem dłuższe na obie strony właśnie po to, żeby można było zrobić regulację w razie czego, jak już będzie łańcuch. No i okazało się, że będzie trzeba. Z gumy oraz taśmy dwustronnej, która jest pod spodem, wykonałem dwie takie podkładki, które znajdą się w tym miejscu. Na nich będzie ostatecznie stać skrzynka z baterią. W miejscu osadzenia sterownika, czyli tu, również nakleję podobne paski z gumy oraz kawałeczek tutaj dla ochrony lakieru, żeby się nic nie telepało i nie tłukło. Tu mam już przygotowane te dwa paseczki i za chwilę je zainstaluję. Są już założone, doklejone paseczki amortyzujące dla sterownika. Pięknie, stabilnie sobie na nich stoi. Pozostał tylko tutaj kawałeczek. Widzicie to? I tam po drugiej stronie. To jest kurwa zakała robienia każdego roweru. Regularnie uderzam się o to głową. Regularnie minimum 10-15 razy dziennie. A przed chwilą zajebałem się w skroń. Jak chcecie zobaczyć, jak lata rower kurwa po ścianach, to jeszcze raz się uderzę i to nagram. No także wylałem swoją frustrację kurwa jego mać. A to są kabelki przedłużone plus i minus do baterii, które za chwileczkę będę oblutowywał. To jest przedłużka tych przewodów. To już się grzeje porządna lutownica. Zaraz będzie lutowanie i jak najszybciej test całości, czy to w ogóle wszystko działa. To jest naprawdę solidne połączenie. Najlepsze połączenie. Teraz wystarczy tylko termokurczaka na wierzch i mamy pięknie zrobione przedłużki. Przewody zasilające plus i minus do sterownika i baterii. A teraz muszę je wlutować tu. I mamy przedłużone kable zasilające do sterownika, które za chwilę będą instalowane tu. Mamy przygotowane
wstępnie, ułożenie przewodów i ostateczne ułożenie przewodów BMS-a. Tak więc wszystkie BMS-y schodzą nam się tu, wchodzą w oplocie w dół i wychodzą do BMS-a na dół, dodatkowe zabezpieczone gumą. Tu tak samo w takiej rynience gumowej mamy plus, tu w rynience gumowej mamy minus. Wszystko jest zabezpieczone, jest podłączona bateria. Tu nam przechodzą przewody plusa i minusa do sterownika. BMS jest jeszcze nie podłączony, to jest na razie takie na sztywno podłączenie tylko do konfiguracji sterownika, które będę za chwileczkę wykonywał. Pozostało podłączenie manetki i można robić test. Po krótkiej walce ruszył Hull Angle Test, który właśnie trwa w tym momencie i za chwilę jak się skończy, mamy system running, co oznacza pełny sukces. Tu jest manetka, podłączony gaz, podłączona stacyjka, hale, fazy oraz bateria. Właśnie trwa test hali. Bardzo powoli obraca się koło, musi zrobić pełny obrót i wówczas hal test jest skończony. Co oznacza, że sterownik został skonfigurowany razem z silnikiem. A to oznacza, że wówczas zostanie już tylko założyć resztę sprzętu i można testować. Czyli może nawet dziś pojedzie miętusek. Test hali trwa już z dobre 5 minut i jeszcze się nie skończył, więc jeszcze chwilę to potrwa. Więc postanowiłem nie tracić czasu, tylko zająć się demontażem manetek i instalacją osprzętu w rowerze. Szybciej będzie zrobione. Na zdejmowanie manetek mam taki trik. Ponieważ to jest guma, nie bardzo, ale nawet ta nawet chodzi. Jeszcze by się może dało ją zdjąć, ale trik jest prosty. Wsuwam ile się da drewniany kołeczek, akurat w tym przypadku jest to pędzelek. I wpuszczam trochę WD-ka, ile się da wpuszczam do środka trąbkę. O, kurwa, złamałem. Ale działa. O. I oto jest prosta metoda na zdejmowanie gumowej manetki. Się na oliwi, będzie ładniejszy. Tu mamy bardzo podobnie. Tu w ogóle się nie chce nawet ruszyć, ale chociaż końcóweczka delikatnie. Tyle tylko, żeby podważyć i wsunąć. O, chociażby tyle pędzelka. Trąbka w środek. Troszkę ruszyć. I można zdejmować. O! Prosta, czysta metoda. Test hali wciąż trwa. Już z dobre 15 minut. Jeszcze się nie skończył. No to jeszcze chwilę poczekamy. Niech przebiegnie do końca. Manetki są zdjęte. Lampa jeszcze do roboty, druga zdjęta i można założyć klamki hamulcowe oraz nowe manetki. Sprzęt w procesie. Nie wiem, czy będzie to widać, ale teraz koło bardzo powolutku się obraca. Troszkę do przodu, troszkę do tyłu i szuka sobie pozycji hali. Teraz idzie w górę, stanęło. Teraz schodzi w dół. Ty kurwa, może ona tak chodzi, ja pierdolę cały czas od 15 minut i się nie ruszyło. No muszę to sprawdzić.
Jest 22:53. No i niestety, po ciężkiej walce dzisiaj się poddaję. Nie udało się odpalić roweru, nie udało się sparametryzować, nie udało się przejść testu w hali. No i generalnie jest totalna lipa. Co więcej, podłączyłem również sterownik Subwootona 45-amperowy, ten za 200 za Allegro, i on też kurwa nie działa. Pokazuje na diodzie jakieś błędy. W internecie żadnych nie można znaleźć opisów. Nic. Wszystkie możliwe konfiguracje hali, wszystkie możliwe konfiguracje faz z halami na Subwootonie Mini, nic. A po podłączeniu Subwootona tego ML7245 też nic. I diodka mryga równomiernie. Pyk, 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 pyk. Taki sygnał pokazuje dioda i nigdzie nie mogę znaleźć żadnego kodu błędów, no nic. Nic, nawet manuala do tego sterownika nie ma w internecie. Co ciekawe, nie ma w ogóle nic na temat tego sterownika. Co więcej, opis przewodów też nie jest zgodny z tym, co jest DASA na stronie. Może to jest odrzut jakiś, który kurwa po prostu nie działa. To by wyjaśniało jego cenę 200 zł. Kiedy są normalnie po 600 te sterowniki. Tak to wygląda. Nie działa. Subwooton nie chce się parametryzować z kołem. Hal test rusza i za każdym razem jest błąd. Po zmianie faz jest błąd. Nie wywala błędów przy ustawieniu faz po kolorach. I hali po kolorach. Wtedy nie wywala błędów. Ale test toczy się w nieskończoność. 10, 15, 20 minut i koło rusza się do przodu troszeczkę, do tyłu troszeczkę, czyli nie przechodzi testu. W normal running, jakby w tym normalnym trybie, działa koło, kręci się, ale niekulturalnie. Rwie, szarpie, kurczę, no nieładnie startuje i po zdjęciu gazu całkowicie nie schodzi do zera, tylko zostaje na niskich obrotach, więc to nie jest normalne. No krótko mówiąc, 4 godziny walki i nic. To jest bateria od autobusu. Rozsadziło ją. Czy to widać? O, tu widać. Jest normalnie rozsadzona bateria. Na moich oczach zrobiła pyk i ją rozwaliło. I w ogóle zadziwiające jest to, że po podłączeniu, podczas testów na Subwootonie miała 60 V po podłączeniu. Po godzinie testów spadła do 50 V, a po następnych paru minutach spadła do 46 V. To jest nienormalne, no żadna bateria tak nie działa. Nigdy tak nie było. Coś jest nie tak w dodatku z tą baterią. Jeszcze Jurek był i to przy nim było. Też podłączyliśmy, w pewnym momencie miała 49 V, a 5 minut później miała 46 V. Sama z siebie. I w pewnym momencie było słychać pyk i ją rozsadziło. Odłączyłem i potem robiłem już testy na zasilaczu. No ale bateria jebnięta. Jeden Subwooton nie działa, drugi Subwooton nie działa. Kurwa, o co chodzi? To krajobraz po bitwie. Komputer do obsługi Subwootona. Subwooton, BMS. Drugi Subwooton nie działa też. Tylko wywala cały czas ten migający komunikat, który nie wiadomo co oznacza. Kurwiająca. Poniedziałek. Tak czasami bywa, taki chujowy dzień. Może jutro rozwiązanie samo się znajdzie. Zobaczymy. Jest 23:34 i wciąż nic. Już przerobiłem wszystko. Fazy w jedną stronę, fazy w drugą stronę, hale w jedną, w drugą, fazy z halami w różne strony, naprzemiennie. W różnych konfiguracjach. Nic. Manetka daje napięcie. Napięcie wchodzi do sterownika, bo pomierzyłem. Wszystko działa. No generalnie no wszystko działa. Wszystko działa, tylko nie działa. Co więcej, dotarłem na jakimś forum i ludzie piszą, że w tym właśnie sterowniku
7245ml przy działającym sterowniku i tak miga diodka co sekundę. Więc to nie jest objaw błędu chyba, skoro innym świeci tak samo, tylko tu nie działa. No już kurwa kompletna załamka. Dwa sterowniki kurwa by nie działały. Bateria jebnęła. O, rozsadziło ją normalnie. Nagle o tak po prostu kurwa, o co tu chodzi?